Dzień dobry Państwu. Sławomir Ziembiński, prezydent Fundacji Gospodarczej Bezrobotnym Sławpol Wolna Przedsiębiorczość Gdańsk-Bydgoszcz, która działa jako organizacja non-profit od ponad 12 lat. No i tutaj pomagamy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych z ich problemami. Prowadzimy pomoc w zmianie zawodu, szkolenia zawodowe robimy, uczymy jak założyć własną firmę. A także, proszę Państwa, porady prawne udzielamy i pomagamy w sprawach sądowych, jak również pomoc psychologiczna u nas też jest w fundacji często potrzebna bezrobotnym długotrwale. No, wiele, szerokie spektrum działań. Festyny organizujemy promujące zdrowy styl życia. A teraz, proszę Państwa, mamy tutaj człowieka, który do nas przyszedł. Może Pan się przedstawi, proszę Pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Józef Bela. Jestem najstarszym radnym dzielnicowym dzielnicy Świętego Maksymiliana z Gdyni. Od 30 lat działam społecznie. Ponieważ dzieje się nam krzywda na terenie Gdynia, Aleja Zwycięstwa 36-62, gdzie zamieszkuję sam osobiście 70 lat. Plus moja rodzina, więc w 2020 roku obchodzić będziemy stulecie zamieszkiwania na tym terenie. A gdzie to jest? To jest Gdynia, Aleja Zwycięstwa 62. Mhm. Są to tak zwane ogródki w pasie między kolejką elektryczną a Aleją Zwycięstwa, jadąc od strony Gdyni. Przed parkiem technologicznym. Czy to jest, te ogródki mają status ogródków działkowych? Te ogródki nie mają statusu żadnego. Od około, właściwie mogę powiedzieć, 40 lat, jak zacząłem zajmować się pracą społeczną, walczyłem najpierw ze świętej pamięci Franciszką Cegielską. Prezydent. Prezydent miasta Gdyni, potem jak po prostu do władzy doszedł Wojciech Szczurek, od 20 lat chodzę, piszę i nie ma możliwości doproszenia się o uchwalenie planu zagospodarowania. Jakiego planu zagospodarowania? Przestrzennego? Przestrzennego. Nie ma tam planu zagospodarowania? Nie ma, nie ma planu. Do dzisiaj stworzonego. Nie ma. Rada miasta co na to? Rada miasta jest ubezwłasnowolniona według mnie. Rada miasta ma ręce na gumkach, podnosi rękę w górę, rękę w dół. Zresztą podobna sytuacja jest i u mnie w Radzie Dzielnicy Świętego Maksymiliana, gdzie po prostu ja jako po prostu członek PiS-u jestem wrogiem numer jeden. A pan jest należy do partii. Tak, w Radzie Dzielnicy Świętego Maksymiliana jestem jedynym członkiem PiS-u. No akurat ja powiem panu, ja też jestem radnym dzielnicy Stogi w Gdańsku, akurat tak. Temat znam. Natomiast ja akurat uważam, że w radach, nawet radach miasta, nie tylko dzielnicy, nie powinno być partii wcale. Ja uważam, że partie powinny być na szczeblu Sejmu, bo my tu radni powinniśmy walczyć o dobro mieszkańców i lokalnego społeczeństwa i dbać o właściwe zagospodarowanie terenów, na których my żyjemy. Natomiast wszystkie upartyjnianie rad to jest właśnie problem, właśnie, że nasz polski problem, że potem zamiast walczyć prawda, na argumenty typu, że tu trzeba zbudować kanalizację, czy wodociągi, czy jakieś inne rzeczy, to jak to wymyślił PiS, to Platforma jest przeciwko, jak to Platforma myśliła, to PiS jest przeciwko i to powoduje właśnie konflikty zupełnie innego rodzaju. Nie, na tym mieszkańcy tylko cierpią. No ale to jest moje, abstrahując od tematu, prawda, rad miasta i dzielnic, że nie powinny być upartyjniane. Dobra, mówmy dalej. Jak to się stało, że pan w ogóle zamieszkał na tej działce, bo z tego co wiem, mieszkał tam pana ojciec, chyba dziadek, czy tak. Jak długo tam w ogóle rodzina ma to posiadanie? Od którego roku tam jesteś? Od 1920 roku. Już? Tak, mniej więcej. Tam pierwszy był mój wuj, bardzo zasłużony, tak powiem, i dla Polski, i dla Gdyni. Nazywał się Roman Ciszewski, był odznaczany wieloma państwowymi odznaczeniami i różnymi krzyżami, virtuti militari i tak dalej. I potem, ponieważ ukończył szkołę morską w Tczewie,
jako pierwszy oficer pływał, jako pierwszy oficer, czy w maszynie. Ale w marynarce wojennej? Nie. W handlowej? W handlowej. W marynarce tego przyprowadził do Gdyni jeden z pierwszych statków, w tej chwili zapomniałem jego nazwę, z Anglii, który to statek własnoręcznie uruchomił. Potem, kiedy się ożenił, to się wyprowadził, potem mieszkała moja babka, matka, no i ja. Aż do dzisiaj. Ale ja mam pytanie, bo status quo, jeżeli tam ta rodzina mieszkała, to przed wojną byście byli właścicielami tego terytorium, czy to było jakieś towarzystwo zabudujące osiedla, czy na czym to polegało? Na jakiej zasadzie, że się zamieszkało tam, praojcowie mieszkali? Ponieważ po wojnie była bardzo trudna sytuacja mieszkalna. Ale ja mówię przed wojną jeszcze. No tak, no ale była, to było przed wojną. Była trudna sytuacja mieszkaniowa w Gdyni. Byli ludzie biedni i wujek jak wrócił tutaj do Gdyni, no to postawił właśnie na tym terenie też taką domek, no mały domek do zamieszkania. No, drewniany, oczywiście. Na to było zezwolenie gminy. Teraz nie pamiętam, nie mam tutaj akurat. Jeszcze przedwojennej gminy. Tak, oczywiście. Z 1936 roku. Ja to tutaj te dokumenty wielokrotnie w różnych instytucjach i sądowych i różnych przedstawiałem. To wszystko tutaj nie ma najmniejszego posłuchu w urzędzie miasta. Urząd miasta jest stuprocentowo spacyfikowany przez Wojciecha Szczurka. Ci radni tam nie mają nic po prostu do gadania, oprócz tego, że rękę podnoszą w górę i w dół. Jest to sprawa po prostu skandaliczna od tylu lat i tyle pism, które ja mam. Jak będzie jeszcze potrzeba, to te wszystkie pisma wyjmę. Ilokrotnie ja przez te lata pisałem, byłem do prezydenta miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka. Który notabene parokrotnie mnie przyjmował. A co odpisywał? Co mówił? Zawsze była ściema. Nigdy nie było konkretów. Był taki moment, że Marek Stępa, jego prawa ręka, był życzliwie nastawiony do tej sytuacji całej. Chciał ją w jakiś sposób unormalnić, że to tak nazwę. Nie wydawało to jednak owoców. I do dnia dzisiejszego po prostu tak jest. Mógłbym długo opowiadać jeszcze o tej historii. Był taki tylko moment, bo to jest ważne. Kiedy byłem na jednym z ostatnich spotkań, już przed w sumie paru laty, z Wojciechem Szczurkiem, no panie Józefie, mówi, no przecież wy nie jesteście żadnym ciałem, z kim ja mogę rozmawiać. W sensie rady dzielnicy, czy jak? Nie, no w ogóle nie jesteśmy reprezentatywni. Czyli wszyscy mieszkańcy tych działek. Tak, więc ja założyłem w skrócie stowarzyszenie My Tu Mieszkamy, byłem pierwszym prezesem, założyłem to z prywatnych pieniędzy, potem w stowarzyszenie oczywiście ze składek mi to oddało. Ale... Czyli takie stowarzyszenie tych mieszkańców na tym terenie. Istnieje. Istnieje. Stowarzyszenie My Tu Mieszkamy pod adresem Aleja Zwycięstwa. No i co to stowarzyszenie za cel miało? Stowarzyszenie miało za cel wynegocjowanie warunków po prostu zabudowy, zamieszkania i przejęcia na własność, bo my się czujemy jako właściciele. Myście tam zasiedzieli się oczywiście, już od tyle lat. Więc tak. I my po prostu czujemy się jako właściciele i myśmy to chcieli unormalnić. I prawnie usankcjonować jako właściciele. Tak, ale nie ma takiej możliwości, ponieważ po prostu ani kurczę żadne sądy nam nie pomagają. Nikt. Teraz, kiedy zostałem ostatnio pod przykrywką posprzątania mi działek, zostałem okradziony. Jak to posprzątania pana działek? Ktoś sprzątał działki? Tak, samodzielnie? Samodzielnie Urząd Miasta wszedł, przeciął łańcuchy bez niczego i po prostu ukradł mi płytę nagrobną. Ukradli mi takich podstawowych rzeczy, rower mi ukradli, ukradli mi stolik z parasolem. Zaraz, ja nie rozumiem, to znaczy co, Urząd Miasta
czuje się tam właścicielem, bo jest właścicielem tego terenu. Tak. Wy jesteście tylko, tu mieszkacie. A ja też się czuję tylko właścicielem. Ale wy to tylko mieszkacie, proszę pana. Jeżeli wy to tylko mieszkacie, takie stowarzyszenie macie też, ale Urząd Miasta robi co chce na tym terenie. Widać, tak. Można posprzątać wam działki, a jak posprzątał, to pewnie i każe sobie zapłacić, jak to wygląda. No więc, ja w pierwszej fazie po okradzeniu oczywiście zgłosiłem to parokrotnie na policję i tak dalej, prokuratura, w wielkim skrócie same umorzenia z prokuratury w Gdyni do prokuratury okręgowej w Gdańsku, z prokuratury w Gdańsku do Tczewa, do Gdyni. Ale czy pan wszedł tam pracownicy urzędu tam tak. z Anipo, ja czy mieliście jakieś pismo, że macie tam sprzątać, czy coś, dostaliście jakieś wezwania, że macie tam sprzątać te działki? Tak, bo pisma, coś tam bałagan, czy macie... Tak, pisma takie były, oczywiście, to tamto. Ale rzecz jest taka... A dlaczego nie posprzątaliście w tym momencie? Ja sprzątałem, ja mam tutaj mnóstwo dokumentów, gdzie przekazywałem... A zdjęcia? Zdjęcia zrobione, częściowo przez Urząd Miasta niby. W międzyczasie została jedna z posesji podpalona. Po tym podpaleniu to jest też takie malutkie kuriozum, bo nikt w takim oku zainteresowania nie był. Zostało podpalone o 9, o 21 mniej więcej wieczorem przy płocie, tam gdzie miałem różne rzeczy poukładane. To wszystko zostało podpalone, przyjechała straż. Tak. A kto to podpalił? No, policja nie ustaliła. Straż pożarna przyjechała, to ugasiła i wyobraźcie sobie państwo, o 9 z rana następnego dnia, po 12 godzinach, już była ekipa z telewizji TVN-u. Po prostu przede wszystkim był nacisk na to, że to radny ma bałagan, Józef. Czyli pan radny tak, ma bałagan z PiS-u, na działce. Oczywiście podkreślano przede wszystkim z PiS-u. Tak. Znowu upartyjnianie. No ale co, ale to mówiła telewizja, ja rozumiem, tylko powtarzam. Ale proszę, ja to zakończę ten wątek. Może nie przerwę na chwilę, bo pan podobno był też strażakiem. No tak, no byłem strażakiem też, no ale to... To na pewno pan może powiedzieć coś o tym. Pokazałem przecież policji, każdy normalny człowiek nie musi być fachowcem. Widział, że to jest płot przy głównej, przy alejce komunikacyjnej, został płot podpalony i od tego płotu ktoś wrzucił jakąś szmatę z jakimś nasączonym po prostu płynem, co spowodowało podpalenie. Ale chcę tylko jeszcze uzupełnić, że jak odjechała po prostu telewizja TVN-u, to zaraz w to miejsce znowuż na 2 dni przyjechała telewizja Polsatu. Więc ktoś tym cały czas sterował, ktoś tym cały czas naciska. Manipulował. Takie same sytuacje są na pustkach cisowskich, gdzie ludziom wchodzono na dachy, rozwalano im dachy, żeby im zaciekało, żeby się na siłę wyprowadzili. Nasza tutaj sytuacja nic nie różni się od Warszawy. Mhm. Tylko różni się tym, że w Warszawie został temat naświetlony, a tutaj w Gdyni jest enklawa. Nie upublicznia się. Nie upublicznia się. Upublicznia się Adamowicza, upublicznia się Karnowskiego, coś tam jakiś raty. Rozumiem, ale bo to nie są... Wojciecha Szczurka. Rozumiem. Jest to święta krowa, która po prostu żyje w Gdyni. No. Proszę pana, no z tego co mówią, co wiemy, to Wojciech Szczurek jest bezpartyjnym prezydentem. Na dodatek miał 80% frekwencję przy wyborach i większość obywateli Gdyni go poparła. Natomiast to, co pan tu mówi, no to jest rażąca rzecz. Takie rzeczy, co się tam dzieje w Gdyni, no ja nie wiedziałem. Ja jestem radnym dzielnicy Stogi w Gdańsku i wiem i tutaj masę rzeczy na temat działalności naszego prezydenta Gdańska Adamowicza ujawniam w swoich reportażach. Natomiast to, co pan mówi, to woła pomsta do nieba. Bo jeżeli wy tam mieszkacie tyle lat, to dlaczego do tej pory nie dostaliście prawa własności? Czy wy występowaliście do sądu przez zasiedzenie, czy jakoś, żeby tą własność uzyskać? Bo to jest ważne, żebyście byli właścicielami. Wtedy was nie będą mogli ruszać prawnie. No więc w tym momencie pokazałem panu do wglądu po prostu tutaj dokumenty, gdzie mój kolega
który jest prawnikiem, właśnie skierował już dawno tutaj tę sprawę do sądu i walczył z tym tematem. No, mamy również opinię prawną mecenasa i jego kancelarii, pana Romana Nowosielskiego. Aha. Tutaj przedstawiłem ją i ta sprawa nadal toczy się w sądzie. Stał się w Polsce raz cud się stał, bo inaczej tego nie nazwie. Ano taki, że sprawę prowadził właśnie pan Nowosielski i w Gdyni wygrał sprawę przeciwko urzędowi miasta. I od tego odwołał się prezydent. Jest ta sprawa w Gdańsku, no i teraz już tam... A do czego dotyczyła sprawa? Zasiedzenia. Też dotyczy. Zasiedzenia, proszę oczywiście. Pana, teraz ja... wiele osób teraz tak falowo składa wnioski o zasiedzenie. O zasiedzenie, bo jednak chcą dojść do swoich praw. A ja tutaj, pan też złożył? Ja też złożyłem o zasiedzenie, a ja tutaj po prostu w tej chwili otrzymałem pismo, że mam pozostawić teren goły. Mam w, posiadaniu cztery działki, mam tak zburzyć domy. Ale do nikogo mam pan się wyprowadzić? Nie podano, nic nie piszą, mam po prostu opuścić działki, teren. Iść pod most i w ogóle to wszystko, co wyprawia... Tak jak w Chinach. To, co wyprawia naczelnik Frankowski ze swoimi młodymi urzędnikami przysposobionymi do kradzieży, to jest po prostu skaranie boskie. To się w głowie dobrze nie mieści. Panie, ja się tu zgłosiłem dlatego, ponieważ ja dostałem to pismo o po prostu opuszczenie... I chce pan, żeby mi pomóc. Żeby panu pomóc. Oczekuję pomocy od Fundacji Sławpol. No. Proszę pana, no widzę, że pan tu już wypełnił deklarację członkowską do Fundacji Sławpol i będziemy robić, co możemy w naszej gestii. Na pewno będziemy chcieli panu doradzić i pomóc w tym, żeby pan uzyskał zasiedlenie, żeby pan był właścicielem tego obiektu, bo dopóki pan jest właścicielem, to Urząd Gminy Gdynia może robić z tym terenem, co chce, tak jak widać, i robi to, no nie zawsze zgodnie z prawem zapewne, jak to widać. Dziękuję bardzo. Ja bym tylko chciał jeszcze dodać na zakończenie, chciałbym jeszcze dodać moją prośbę, że skoro zgłosiłem się do fundacji, to bym bardzo